Cześć, z tej strony Pudy Ninja i witam was w kolejnym odcinku z Memów z Ninjago. Poprzedni był bardzo niedawno temu. W każdym razie, jak widzicie, tutaj za mną jest już tablica donatorów. Jeżeli chcecie się jej dokładniej przyjrzeć, to zapraszam was na film na Pudy Ninja 2. Gdzieś tu macie w karcie, gdzieś tu chyba ta karta jest. Ogólnie to ten film nagrywam trzeci raz. Bo za pierwszym razem nie włączyłem kamerki, za drugim razem nie włączyłem mikrofonu. Mam nadzieję, że teraz się uda. Jestem teraz ninja, więc nie muszę chodzić do szkoły? Tak, dokładnie tak to działa. Jeżeli jesteś ninja, to nie musisz chodzić do szkoły. Zadam to z własnego doświadczenia. Mama, powinieneś wziąć prysznic. Mamo, ale ja naprawdę jestem czysty. Kol, dobra, weź, już nie udawaj. Weź zmyj tą zieloną farbę i nie udawaj, że jest jej duchem, bo to już nie jest śmieszne. Ninjago sezon 5, odcinek 1. Kai wypowiada się. Nikt nie zepsuje mojej fryzury. Po czym po Ninjago mówi, jak oni to mogli zrobić? Ale mi się wydaje, że on jest teraz taki bardziej słodki niż wcześniej, jak ma to takie bardzo długie włosy, nie? Zdajesz sobie sprawę, ile pieniędzy wydałeś na Lego? Było warto. Wiecie co? Jakbym w dzieciństwie porzucił tą pasję do Lego i wszystkie pieniądze składował w jednym miejscu, to teraz byłbym milionerem. Dzieci, porzucajcie Lego. I zostaniecie milionerami. Drogi pamiętniku, dzisiaj senpai zauważyła mnie. O, a to jest akurat dobry mem. To bardzo dobry memik. Senpai to jest z japońskiego starsza koleżanka. Co ty właśnie zrobiłeś? Nie wiem, improwizowałem. Czy tylko mi się ten mem wydaje głupi? W sensie, trzyma te miecze i improwizowałem. Ha, improwizowałem, chciałem cię dźgnąć, chciałem cię zabić, improwizowałem, ha. Aha. Ciastko! Czy ty spadasz z nieba? I ta emotka. Ciastko, czy jak ciastka mogą spadać z nieba? Ja nie rozumiem tego. Ciastka z nieba? Serio, kole. No ja rozumiem, że Lego spada z nieba, to tak, to jest normalne zjawisko pogodowe występujące na obszarze Polski i Danii, i Niemiec, i całej Europy, i całego świata. To jest normalne zjawisko pogodowe, ale ciastka? Przecież Lego to tak normalnie spada. Ciastko? Przecież ja nie widziałem nigdy, żeby ciastko spadało z nieba. Kol, co ty znowu wymyślasz? Ja już go naprawdę nie rozumiem. O, widzieliście, właśnie Lego spadło z nieba. Ja muszę wreszcie zalepić tą dziurę w suficie. Zane, połóż się. Czas drzemki się zakończył. Ale ich zaorał. Mistrz ciętej riposty. Co ten Jayczu ma w ręce? Lloyd, co ty do diabła wyprawiasz? Aha. Ha, bardzo dobry mem. Nie, najgorszy dzisiaj. I to było właśnie zestawienie 10 najgorszych memów z Ninjago. Chociaż niektóre były dobre. No i słuchajcie, jeżeli macie jakieś fajne memy, to wysłuchajcie mnie tutaj na ten e-mail, albo linkujcie w komentarzach. Dzięki za oglądanie, miłego dnia. No to pa pa! Trzymajcie się, do zobaczenia!